Są ludzie, którzy uważają, że życie to ich prywatna sprawa i nikt nie będzie im mówił, co mają robić, jak mają robić, jak mają przeżyć swoje życie. Oni po prostu wiedzą najlepiej. Nawet potrafią powiedzieć, nie wtrącajcie się do mojego życia, bo to jest moja osobista, prywatna sprawa. Czy rzeczywiście tak jest? Zapraszam na słowo na dobranoc. Pokój i dobro, witam Was bardzo serdecznie. W Ewangelii czytamy, że każdy człowiek otrzymuje jakiś dar, jakiś talent. Mamy do spełnienia jakieś zadanie, mamy do zrealizowania jakiś zamysł, który pochodzi od Stwórcy. A więc trzeba ten zamysł odczytać i go w swoim życiu zrealizować, bez względu na to, kim jestem. Czy jestem zdrowy, czy jestem chory, czy jestem sprawny, czy jestem może dotknięty jakimś schorzeniem, jakąś niepełnosprawnością. Mam jakieś zadanie, trzeba je odczytać i trzeba je w swoim życiu zrealizować. O tym w dzisiejszym Słowie na dobranoc, a zachęcam Was do wysłuchania słów kardynała Ratzingera. Posłuchajcie proszę. Człowiek jest stworzony przez Boga, darowany sobie przez Boga. Dlatego nie może zrobić po prostu ze swoim życiem, co mu się podoba. Nie może go przespać i roztrwonić. Nie jest pozostawiony swej samowoli. Powierzony mu talent ewangeliczny ma procentować, ma się pomnożyć. W tym sensie każdy człowiek ma do spełnienia rzeczywiste zadanie. Musimy tu jednak zaraz dopowiedzieć, że tego zadania nie wolno rozumieć w sposób uproszczony. Według jednego tylko modelu, w którym liczy się jedynie efekt wymierny, a pycha ludzi sprawnych i silnych wszystko inne usuwa na bok. Ale i człowiek upośledzony musi uczyć się przyjmować cierpienie i tak przemieniać je. Łatwiej będzie mu wówczas pozyskać akceptację drugich i uczyć ich swoim przykładem prawdziwego człowieczeństwa. Naturalnie zachodzą tu relacje dwustronne. Kto nigdy nie został zaakceptowany przez otoczenie, ten tylko z trudem potrafi akceptować siebie. Będzie potrzebował jakiegoś bodźca, który niejako wewnętrznie go rozpali. Ale i na odwrót. Tego, kto nigdy nie zaakceptował siebie, z trudem tylko zaakceptują drudzy. Naszym drogowskazem i tutaj musi być Chrystus. Przyjął On krzyż i przemienił go w ofiarę. Każdy człowiek otrzymuje swój talent. Każde życie ludzkie ma swój dar i zadanie. Jeżeli uznamy to zobowiązanie wynikające z faktu stworzenia, to musimy też uznać, że każdemu należy umożliwić realizację właściwego mu zadania, że każdy musi je przyjąć i że nie każdy ma to samo zadanie. Trzeba się wyzbyć pychy. Pychy, która każe człowiekowi czynić siebie miernikiem wszystkiego. I zapominać, że inny człowiek, znajdujący się w trudniejszej sytuacji, dokonuje może rzeczy większych i doskonalszych niż ja. Tyle kardynał Ratzinger. Każdy ma swoje zadanie. Każdy ma swój talent. Każdy ma inne zadanie i inny talent. I to nie ja decyduję o tym, co jest dla kogo ważne. Te talenty pochodzą od Boga. Każdy z nas otrzymał życie od Boga. Jesteśmy darowani sobie przez Boga. Piękna to myśl. Piękna to myśl kardynała Ratzingera. I tak jak na końcu powiedział kardynał Ratzinger, trzeba się wyzbyć pychy, która każe człowiekowi czynić siebie miernikiem wszystkiego i zapominać, że inny człowiek, znajdujący się być może w trudniejszej sytuacji, dokonuje może rzeczy większych i doskonalszych niż ja.
Nam się wydaje, że to my jesteśmy ci wyjątkowi, jedyni, że to my jesteśmy centrum świata. Czasami osoba żyjąca obok mnie, może chora, może niepełnosprawna, może cierpiąca, opuszczona, samotna, wydawałoby się, że nic nie robi, ale być może przemienia to swoje cierpienie w ofiarę, tak jak to zrobił Chrystus. Tak jak to zrobił Chrystus, przemienia swoje cierpienie w ofiarę. Nie my decydujemy o wartości ludzkich czynów. Nie znamy ludzkiego serca. Nie wiemy, co w tym sercu jest. Każdy z nas ma swoje zadanie do spełnienia i niech to swoje zadanie realizuje najlepiej, jak tylko potrafi. Rozwijajmy swoje talenty, żebyśmy nie przespali swojego życia, żebyśmy go nie zaprzepaścili. Spokojnej nocy, wszystkiego dobrego z Panem Bogiem.